Kiedyś w mediach było też dużo o Pani pasji do podróży, do zdobywania kolejnych szczytów. Ja mam gdzieś z tyłu głowy, że chyba kilka planów było niedokończonych. Czy faktycznie tak jest, że przed Panią jeszcze jakieś wyzwania, czy to jest porzucone po prostu ze względu na różne aspekty? Ostatni czas spowodował, że podróżowanie było zdecydowanie utrudnione, więc tych podróży było mniej, ale tak czy inaczej udało się pojechać do Peru na wyprawę na Czaczani, 6-tysięcznik. Natomiast ja mam taki niedokończony projekt, który liczę, że może w tym roku właśnie się uda ten projekt zrealizować do końca. Jest to korona wulkanów Ziemi, a ja mam ostatni klejnot do tej korony, czyli góra Mount St. John na Antarktydzie. Na tę górę można wejść tylko raz do roku w grudniu, więc może grudzień tego roku będzie tym szczęśliwym czasem i uda się ten projekt zakończyć. Ale ja już mam pomysł na kolejny projekt także. A mnie ciekawi, czy ten jest w sferze marzeń, czy jak mówimy o nim, o grudniu, o tym planowaniu, czy to już jest tak, że no, na ten moment już to jest w jakiś sposób zaplanowane? Jest to zaplanowane, że jest taki projekt. W tej chwili pracujemy nad zdobyciem i sponsorów, i osób, które byłyby się w stanie w ten projekt zaangażować, dlatego że to jest bardzo kosztowna sytuacja, żeby wyjechać na Antarktydę i zdobyć tę górę. To jest droższa sytuacja niż Everest, więc... Możemy jakoś nazwać tę kwotę, ona nie jest tajemnicą? To jest wyprawa też kilku osób, możemy... Tak, to jest tak naprawdę z Klaudią my jesteśmy zdecydowane jakoś tam partycypować absolutnie finansowo, natomiast żeby to wszystko było od strony bezpiecznej, musi być przewodnik do tego, także to jest minimum 4 osoby wyprawa i ta kwota to jest około 1 000 000 zł. Proszę Państwa, no to może ktoś nas usłyszy, kto też będzie chciał pomóc, a potem będziemy mieli piękne wspomnienia, kolejne tematy do rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.